Siemaneczko, jest 4:55, zamknąłem skoki, idę tam złowić kilka młodych, które są do wydania, zawiozę tam koledze, będę jechał do pracy, to mu to podrzucę i zaraz ruszymy towarzystwo, zobaczymy, pogoda jest taka sobie. W sobotę popakowałem gołębie na lot, ale wróciły ze mną z powrotem. Dobrze, że ich nie wypuściłem, bo jakbym je wypuścił, to by była lipa. Zdążyłem przyjechać, za 10 minut był Armagedon z pogodą. Także chyba dobrą decyzję podjąłem. Dobra, idę połapać i zaraz coś dogram. Dobra, 4 złapałem. O, widzicie, jednego też mam czarnego na wylocie. Na wylocie, na czarnym ogonie, ale on jest taki... Idzie do klateczki. Idzie do klateczki. Są 4 gołąbki spakowane. Zaraz te wypuszczę, niech polatają. Kolega chciał zobaczyć orła po lajwinerce i po kubie. O. Zobacz, koleżko, taki czempion wyszedł, jest kawowy. Dobra, zaraz otwieram skoki, wypuszczam te. Lecą na oblot. Lecą na oblot. Jest 4:50. Te zaraz też puszczę. To jest jakiś groszek obcy. Pocztowy. Musiał wczoraj skoczyć. Nie przykukałem go. Dobra, czego sobie zgarnąć? Taki grzeczny. Saniczka jest, czekajcie. Jazda, jazda. Jest trochę. Nasz pan czerwony to jest ściemniacz. On jest pierwszy do gołębnika, ostatni do latania. Wyjazd. Idź, 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 grochowy, idź, 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 groszek, idź, o tak, nie macie. A ty, koleżko, na co czekasz? Na co czekasz? O, czekajcie, muszę dać. Dobra, latają. Bo takie najpóźniejsze wyszły. Migają. Teraz zobaczymy, co to za pocztowy jest. Taki groszek. Samiczka. Samiczka. Oddział 263. 263, 18, 245. Zaraz zobaczymy. Oj. Już młode siedzą tutaj. Ściemniają. Ale serii, kurwa, się zaraz patrzą, żeby tylko 263. Zaraz sprawdzimy, co to jest w ogóle za oddział. Skąd ten gołąb jest. 4:55 rano. Muszę otworzyć skoki, żeby te najpóźniejsze powchodziły, bo to Arabem to ciąguje do dołu. Latają już te miary.
Gołąb. Gołąb chyba jest. Tak, ale tak jak myślałem. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale gołąb jest po jastrzębiu. O. O, jeszcze ma tu takiego strupa. O, widać teraz go. Jest po jastrzębiu. Tipesa nie ma. Ktoś go ogolił z tipesa. Groszka na strzałeczce. Ładny gołąbek. Tak byśmy zadzwonili, ale nie zadzwonimy, no bo jak? Zobaczymy. Zobaczymy zaraz, co to za oddział. Czekajcie, dam pauzę. I zobaczymy. Z tego, co wypatrzyłem w internecie, prawdopodobnie jest to gołąb ze wspólnego gołębnika WG Rogowo. Ale pewności na 100% nie mam. Ale po numerach na to wychodzi, że tak. Zobaczymy. Podkarmię go tu dzisiaj jeszcze. No i jutro rano założę mu swój numer telefonu i go wypuszczę. Zobaczymy. Czy pójdzie, czy nie pójdzie. Samiczka. Chodzą w miarę. Wczoraj przyciąłem złodziejaszka na gorącym. Później wam wygram ten kawałek filmu. Jak ładnie wynosi. Dzisiaj też pogody nie będzie, bo jest, no jest pochmurno. To raczej nie ma co się spodziewać, że będzie nie wiadomo jak piękna pogoda. Wczoraj też nie było szału. W sobotę to w ogóle była Armagedon. Dobrze, ja tych gołębi nie wypuściłem. To już młodzież. Ta najwcześniejsza siedzi, najpóźniejsza. Berlin jak klepie. Leser. Który zaraz siądzie na dach, to ściąga gołębie. Tamte się wzięły. Szają. Lata latają, to najważniejsze. Ale muszę tą podstawą przymknąć gdzieś.
tu trzymał w ręku. Zaraz przyniosę klatkę i ją wrzucę. Chodzą jeszcze. Muszę jaśniaki wypuścić. Przymknąłem je do... gniazdo, jest wolne gniazdo, one tam się tłuką gdzieś po ziemi. Chcę, żeby sobie ubrały gniazdo i może jeszcze jakieś jajka złożą. Tu cztery czempiony siedzą. Jadą dzisiaj. Chodzą jeszcze. Łosołomy. Także wieziemy cztery młotki. Będzie gitara. Dobrze w tym pojniku, co siedziała ta groszka, nie było wody. Był pusty. To raczej prawdopodobieństwo jest, że się nie napiło. Jak się nie napiła, to znaczy, że dobrze. Nikt nie wiadomo, co taki gołąb może za niespodziankę mieć w sobie. Orły siedzą. Siedzą. Mojlarka pierwsza. A te świrki? A tu są. Dobra, możecie lądować. Starsze latają. Tranzur jeszcze z nimi zapieprzał. Nie, ja chcę, żeby siadły, no nie siądą. Oszołomy. Samolot ląduje. Jeden zejdzie to i zaraz reszta będzie schodził. Dobra, dam pauzę, bo tak nie będę stał, bo nie siądą. O, zaczynają zjeżdżać. A do dziury szybko wpadają. Jak się zrobi troszkę lepsza pogoda, to wezmę cztery gołębie na lot, wezmę pocztową. Wezmę tą dwie takie czarne koczki i jedną murzynkę. Zrobimy im z 20-30 km. Mają obrączki, także pokażemy obrączki i wypuścimy je i za elblągiem. I niech lecą do domu. Dobra, krótki film. Pakuję te gołębie. Zaraz muszę wyjeżdżać. Jest za 25:06. Także pozdrawiam i do następnych filmów. Także jeszcze raz pozdro.
Siemaneczko. Przyciąłem złodziejaszka. Porzeczek. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać, ale może go uchwycę tak troszkę lepiej. O. Grzywacz. Zobaczcie, jak sprytnie opierdziela porzeczki. Mam przybliżone na maksa, pewnie jakość będzie słaba, ale patrzcie, jaki cwaniak. Jak wyżera. Skitrał się w krzakach. I se wsuwa czerwone porzeczki. Niezły goguś. Ale jak mu to sprytnie idzie. Jedna po drugiej. Nawet nie pomyślałbym, że one lubią porzeczki. Cwaniaczek. Mam cię, gagatku. Dobra, pozdro.